Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa. Kurier Szczeciński, 2 kwietnia 1947 roku. Środa. Naród polski żegna w dniu dzisiejszym tragicznie poległego bohatera świętej pamięci generała Karola Świeczewskiego. Pod Waligrodem na miejscu, gdzie zginął generał Świeczewski, stanie pomnik, na którym zostaną wyryte nazwiska ofiar tej zbrodni wołającej o pomstę. Wraz z generałem zginęli na posterunku jeden podporucznik i jeden podoficer. Obaj zostali odznaczeni pośmiertnie krzyżem Grunwaldu II klasy. Inżynier Kwiatkowski w Szczecinie. Inwestycje portowe, odbudowa naszego miasta i wybrzeża tematem konferencji w Urzędzie Wojewódzkim. W poniedziałek rano inżynier kwiatkowski odbył dłuższą konferencję z wojewodą szczecińskim, panem Leonardem Borkowiczem, po czym odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim zebranie kierowników, miejscowych władz i instytucji omawiano aktualne zagadnienia inwestycyjne. Mosty w koło brzegu i korlinie naprawione. Spływające lody z prośnicy i regi uszkodziły mosty drogowe na kanale drzewnym w Kołobrzegu, Korlinie oraz w płotach. Wojewódzki wydział komunikacyjny niezwłocznie przystąpił do naprawy uszkodzeń i obecnie mosty w Korlinie i Kołobrzegu zostały już oddane do ruchu kołowego. Remont mostu drogowego w płotach ukończony będzie jeszcze w bieżącym tygodniu. Nie będzie zasiłków świątecznych na Wielkanoc. Idąc po linii wytycznej polityki płac i stabilizacji rynku finansowego, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów uchwalił, iż zakaz wypłaty zasiłków zimowych i świątecznych odnosi się też do wypłaty zasiłków z okazji świąt Wielkanocnych. Pierwszy okręt wojenny w Szczecinie, kontrtorpedowiec Grunwald, w drodze z Anglii do Gdyni, nieoczekiwanie przybył do naszego portu. Wczoraj późnym wieczorem władze portowe Szczecina zaalarmowane zostały meldunkiem jednego z posterunków na Dolnej Odrze donoszącym, że w kierunku miasta przepłynął jakiś większy statek. Z powodu mgły nie można było dojrzeć nazwy, ale sylwetka statku wskazywała na okręt wojenny. Tajemniczym statkiem okazał się polski kontrtorpedowiec Grunwald, który jako pierwszy z polskiej floty wojennej wraca do kraju z Anglii. Po drodze do Gdyni zawitał do Szczecina, gdyż załoga pragnęła powitać polską ziemię w porcie, który po kilku wiekach powrócił do swojej ojczyzny. Okręt zatrzyma się w Szczecinie do jutra rana, po czym odejdzie do Gdyni. Dziś w południe odbędzie się uroczyste powitanie polskich marynarzy przez władze i społeczeństwo. Komitet powitalny prosi społeczeństwo szczecińskie o wzięcie jak najliczniejszego udziału w powitaniu. Aby zadokumentować radość z powrotu do Polski, pierwszej większej jednostki wojennej. Dziura w kieszeni sportu Szczecina. Na ostatnim meczu piłkarskim Lublinianka, pocztowy klub sportowy, było podobno przeszło 3000 osób. Cyfra ta zresztą jest nieważna. Ważniejsze jest to, że połowa sympatycznych miłośników piłkarstwa nie płaciła za bilety wstępu. Smutną prawdą jest fakt, że po pierwsze wielu kibiców piłkarskich uważa sobie za punkt honoru znaleźć się na stadionie na gapę, po drugie zaś władze sportowe miasta nie postarały się, by zapewnić solidne ogrodzenie wokół stadionu. Dziury, przez które włazi dostojna publiczność sportowa, są dziurą w kieszeni sportu Szczecina. Nowa pożyteczna placówka w Szczecinie. Dowiadujemy się, że w dniu dzisiejszym powstała w Szczecinie pierwsza na świecie wędzarnia łososi na smak dorsza. Zdaniem dyrekcji wędzarnia będzie się cieszyć niezwykłym powodzeniem i wybitnie wpłynie na podniesienie ceny ryb w naszym mieście.